Witajcie, drodzy kochani, pozdrawiam Was serdecznie tutaj z Teneryfy. Obecnie mamy tutaj właśnie zmianę klimatu. Jest temperatura 35 stopni w marcu, także po prostu wszystko jest do góry nogami. Na południu wyspy w tej chwili jest 40 stopni, w marcu dodam. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem dzisiaj powiedzieć o zanieczyszczeniu pola aury. Otóż, jakie są symptomy, po których możemy zapoznać, że dana osoba ma zanieczyszczone pole aury lub ma jakieś byty demoniczne lub duchy? A więc osoba, która ma zanieczyszczone pole aury, może być leniwa, nic się po prostu takiej osobie nie chce. Może to być osoba krzykliwa, może być to osoba konfliktowa. No w relacjach z innymi ludźmi, prawda? To właśnie to są takie symptomy, które można zaobserwować u osób, które mają właśnie to pole aury zanieczyszczone. To pole aury jest wówczas jakby, są takie podczepy, czarne energie, które się kumulują właśnie w tym polu aury i te energie po prostu normalna osoba ich nie widzi. Ale po zachowaniu danej jednostki możemy zaobserwować, że z daną osobą jest po prostu coś nie tak. Osoba krzykliwa, osoba, która szuka konfliktów z innymi. Ja bym dał tutaj taki przykład może kibiców niektórych drużyn piłkarskich. Niektórzy młodzi ludzie po prostu są bardzo krzykliwi. Nie tylko krzykliwi, ale również są jakby, szukają zaczepki u innych. No to można już sądzić po ich zachowaniu, że po prostu te pole aury danej tych jednostek, tych ludzi po prostu jest zanieczyszczone. Dodam, że to zanieczyszczenie pola aury nie tylko występuje u mężczyzn, ale również może wystąpić u kobiet. I wówczas taka kobieta może być no niestety nie do zniesienia, może być krzykliwa, może być jakby opryskliwa. Może mieć po prostu takie złe cechy, przeklinać, może po prostu przeklinać, mówić nieciekawe słowa. No właśnie po takim zachowaniu możemy poznać, że z tą osobą jest coś nie tak, że to pole aury po prostu jest zanieczyszczone. No i na odwrót, jeżeli pole aury jest czyste, ja dodam, że jak już wcześniej wspominałem, żeby mieć to pole aury czyste, jest bardzo dobrym takim systemem i sposobem jest noszenie kawaczy. Ja dzisiaj tej kawaczy nie mam z pewnych względów osobistych, ale za niedługi okres czasu będę znowu miał nowe kawacze, które mi po prostu przyjdą z Indii. Także chciałem powiedzieć, że osoba o polu aury, które jest czyste, zachowuje się w sposób normalny, jest to osoba spokojna, jest to osoba, która nie szuka zaczepki, jest to osoba, która nie krzyczy na inne osoby. Jest to osoba, która nie obraża innych osób, przeklinając. Jest to osoba raczej zrównoważona. I po tym symptomach możemy po prostu zapoznać, że pole aury u danej jednostki jest po prostu czyste. To mniej więcej tak to wygląda, co chciałem Wam powiedzieć. I też chciałem skomentować na marginesie, iż nasza firma Energy Aaron posiada podkładki, które właśnie tak wyglądają. Są bardzo zdrowe, można je stosować do harmonizowania, podwyższenia struktury wody, wibracji w naszej wodzie. To właśnie są te podkładki. Na linku pod YouTube'em znajdziecie nasze aukcje. Także dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.